W telewizji pokazała się niedawno reklama z tekstem, w którym niejaki Krzysztof Wyszkowski odwołuje i przeprasza Lecha Wałęsę za nazwanie go tajnym płatnym współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. A po chwili pan Wyszkowski wydał oświadczenie, że to nie on zamieścił te przeprosiny, on nie przeprosi i podtrzymuje, że pan Wałęsa to pan Bolek. No i zaczęto się zastanawiać, kto przeprosił. Czy może fundacja pani Kwaśniewskiej Sorry Bez Granic? A może Niewidzialna Ręka? A, była dawno temu taka telewizyjna, harcerska akcja tajnej pomocy ludziom potrzebującym pomocy. No i często zdarzały się zabawne nieporozumienia. Pamiętam, jak kiedyś w ramach tej akcji Niewidzialna Ręka zastęp umył szyby w domu do rozbiórki. A jeszcze kiedy indziej porąbał w nocy staruszce płot na opał. No i od tego czasu nie piliśmy piwa na zbiórkach i pan drużynowy zapodał taki alert harcerski pod hasłem Narąbani nie rąbią, Fromborg 3500. Ale okazało się, słuchajcie, że przeprosiła Widzialna Ręka, konkretnie Lech Wałęsa. Na własny koszt przeprosił siebie, a kasę za zamieszczoną reklamę tych przeprosin od Krzysztofa Wyszkowskiego ściągnie komornik. No prawo na to zezwala. No i takie samo przeprosiny Lecha Wałęsy to dobry uczynek, prowadzący do zgody generalnie. A wiadomo, zgoda, zgoda, a komornik rękę poda albo urwie. Ale historia, no. Ja cię przepraszam.